Zainaugurowaliśmy pierwsze spotkanie w semestrze letnim naszej inicjatywy Przystanek Nauka. Naszym gościem był Miłosz Brzeziński. Pytanie, czy trzeba przedstawiać Miłosza Brzezińskiego? Przedstawmy go, tak? Znana osobowość zajmująca się psychologią, zajmująca się prowadzeniem, pomaganiem w prowadzeniu biznesu, a przede wszystkim w ogóle co do zasady, jak funkcjonować w tym coraz bardziej złożonym życiu. Wierzę, że to była bardzo dobra i bardzo pouczająca lekcja dla nas wszystkich, nie tylko dla naszych studentek i studentów, ale również dla nas. Żeby dostarczyć sobie jednak diety informacyjnej, i to jest podobnie jak w przypadku jedzenia. Fakt, że w okolicy jest dużo jedzenia, nie znaczy, że trzeba wszystko zjeść. A także część z tych rzeczy, które wyglądają jak jedzenie, nie są jedzeniem, tylko tak wyglądają, a tam nie ma składników odżywczych. I podobnie jest z informacjami. Wiele z tych informacji to informacje nieprawdziwe, przekręcone, podkręcone i taki paździerz intelektualny, tylko żeby były. Bardzo pozytywnie. Generalnie pierwszy raz byłam chyba na takim wykładzie. Pierwszy raz też miałam styczność z tym panem, także odebrałam go w bardzo pozytywny sposób. Myślę, że poruszył bardzo ważne kwestie, tym bardziej dla ludzi w naszym wieku, więc uważam, że też treści bardzo przydatne dla nas jako studentów i osób, które wybierają swoją gdzieś tam drogę życia, więc jak najbardziej na plus.